Świąteczne spotkanie w Spółdzielczym Domu Kultury rozpoczęło się od wspólnego śpiewania kolęd i składania sobie życzeń. Spotkanie obydwu spółdzielczych klubów przed świętami to niewątpliwie już kilkuletnia tradycja, w której wyjątek stanowiła oczywiście pandemia. Teraz było tak, jak powinno być, także z opowieściami o rodzinnych tradycjach i przygotowywaniu potraw na świąteczny stół. Wspólne spędzanie czasu w gronie przyjaciół jest niezwykle istotne, daje to seniorom dużo pozytywnej energii. Jesteśmy z osiedla Armii Krajowej i tutaj z Wyszyńskiego, razem połączeni w całości, bo to tak pięknie wygląda razem. Zebraliśmy się tutaj wszyscy, właściwie co mogli, nie? No, żeby jakoś zakończyć ten rok szczęśliwie i w zdrowiu. No, podziękować i spółdzielni, i kolegom, co przychodzimy razem, także to wszystko jest takie trochę związane do kupy, także no, żeby to miało jakoś. No i dziękujemy za to wszystko. Zdrowia przede wszystkim dla wszystkich, dla telewizji kablowej, dla pracowników tutejszej sekcji kulturalnej w ogóle. Także wszystkiego najlepszego w nowym roku. Bardzo byśmy prosili, no można przyjść do Armii Krajowej, gdzie jest osiedle po prostu tam północnego naszego Wielunia i na południu tu Wyszyńskiego do Białego Domku czy Sady. Zapraszamy. Panie miłe, wspaniałe, przyjmą z otwartymi rękoma. Można podziękować oczywiście też całemu zarządowi spółdzielni mieszkaniowej, że nas sponsoruje, że coś takiego w ogóle istnieje. W Mileniówku żeśmy byli, bardzo fajnie tam było, no bo dużo ludzi nie było tam, no nie widzieli tego, ale taki fajny ośrodek taki jest, no typowo taki, no jakby powiedzieć, no takich ludzi jak my na przykład, o żeby tam sobie zwiedzać, odpocząć świeżym powietrzem, także bardzo fajnie tam było, no. Okazało się nawet chyba, że grzyby potraficie zbierać, seniorzy państwo, tak? Potrafimy, no bo no jakoś jak się zna, no to się zbiera, nie? No bo wiadomo, no. Także no fajnie było, no. Kluby, które są po prostu ludzie, którzy się, seniorzy spotykają, powodują jedność ze sobą, nie siedzą w czterech ścianach, tylko się po prostu wyjście do drugiego człowieka. I jeszcze człowiek jakoś tak ma zdrowie i możliwość, no to się spotykamy. No, różnie to później może być, nie, w życiu. Także no, nie wszyscy te choroby, te różne wszystkie rzeczy takie, no ludzi no, odstawiają od siebie, po prostu nie mogą się spotkać, nie. Ale jak to może, no to raczej, żeby się spotkali, no bo to jakoś jest tak zawsze w gronie rodzinnym, zawsze jest fajnie, nie. No, także no, takie życzenia by były, żeby się można jak najdłużej spotykać razem, no, w rodzinie, no, czy nawet ze znajomymi. My akurat mamy dzieci, wnuki, także to, żeby miało ręce i nogi, to musimy się spotkać. Jak nie uda się w Wigilię, to w inny dzień, ale po prostu święta są po to, żeby się spotykać. Dopełnieniem całości były świąteczne dekoracje, a na zakończenie tego spotkania wszyscy otrzymali drobne upominki. Seniorzy snuli też już plany na nowy 2023 rok, aby tylko wszyscy byli zdrowi, czego im szczerze życzymy.